Za nami uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu Narodnego Roku Gminy Świecie 2012, który zorganizowaliśmy wspólnie z portalem świecie24.pl. To jednak Państwo, mieszkańcy Świecia i okolic, sprawili, że nasza zabawa przybrała jeszcze większe rozmiary niż w roku ubiegłym. W sumie trafiło do nas grubo ponad 2000 głosów. Dziś już możemy oficjalnie powiedzieć, że aż 42% z nich to wyrazy poparcia, które udzielono Zdzisławowi Lintowiczowi. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głos, którzy mnie zaufali, tak przyjaciołom, jak i wrogom. Lepiej mieć dobrego wroga niż osobę niepewną. Proszę Państwa, podejrzewam to kobiety, które wożę do Bydgoszczy na badania onkologiczne, którym podałem rękę i zarazem wróciłem te kobiety, zwróciłem mężom, dzieciom, wnukom. Nadal te kobiety wożę, no oczywiście diabetycy, którym również dziękuję serdecznie, mojej grupie, która liczy kilkaset osób. A podejrzewam, że te osoby oddały na mnie głos i w tym momencie składam wszystkim, którzy mnie zaufali, podziękowanie i postaram się nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Tuż za radnym Lintowiczem z poparciem przekraczającym 33% znalazł się ubiegłoroczny zwycięzca naszej zabawy Jerzy Wójcik. Na trzecim miejscu z 11% udziałem Państwa głosów uplasowała się Helena Radka-Fejtko. Bardzo serdecznie gratuluję zwycięzcy Zdzisławowi Lintowiczowi, że wygrał konkurs na radnego roku 2012, ale nie pomniejszając swojej osoby, jestem bardzo zadowolony, ponieważ ilość głosów oddana w tym roku na radnego roku była o wiele większa. W związku z tym ci, co na mnie głosowali, oddali chyba więcej głosów jak w ubiegłym roku i z tego jestem bardzo zadowolony i bardzo, bardzo gorąco, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy na mnie oddali głosy. Wracając jeszcze do samego plebiscytu narodnego roku i korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałem serdecznie podziękować w imieniu pani radnej Radka-Fejtko, Heleny, która prosiła mnie o to, ponieważ tak ze zdrowiem jeszcze nie jest za bardzo, dzisiaj nie może uczestniczyć w tej uroczystości rozdania tych tytułów radnego roku. W związku z tym prosiła, żeby podziękować wszystkim tym, którzy na nią oddali głosy. Ona była w szpitalu, w związku z tym nawet nie bardzo wiedziała o tym konkursie, a mimo to za jej dobroć, którą pokazuje w czasie obrad i nie tylko, bo jej dyżury, ona jest z zawodu prawnikiem, w związku z tym dużo ludziom pomaga, no jednak w jakiś sposób się postarali zrewanżować i na nią głosowali. Także bardzo serdecznie w jej imieniu wszystkim dziękuję. Laureaci naszego plebiscytu zgodnie przyznają, że choć to tylko zabawa, to znalezienie się w gronie jej finalistów bardzo cieszy i na pewno doskonale motywuje do dalszej pracy. Obiecałem jako radny startujący na rady, że będę starał się robić to, co potrafię, co umiem. A mam możliwości dowożenia do Bydgoszczy na leczenie onkologiczne. W tym temacie, jak powiedziałem poprzednio, jeszcze zidentyfikować plany mam jakie. Jak mi się uda zdobyć pieniądze, chcę przeprowadzić badania cholesterolu, czyli pełne, włącznie trójglicerydy, wszystko co możliwe badaniami cholesterolowymi. To są trzy frakcje. Między innymi chciałem to pełne wykonać dla diabetyków, dla cukrzyków, ale przy tym i dla ludzi no, z zewnątrz, niestowarzyszonym, niebędącym w naszym stowarzyszeniu. No jak powtarzałem, do Bydgoszczy mam plany około 10 wozów, wóz 45 osób, czyli to będzie kilkaset. Między innymi w czerwcu, proszę Państwa, ściągam do Świecia, powiedziałem brzydko, załatwiłem, że przyjedzie mamobus, ale załogą bydgoską. Jest troszkę inaczej, bo to są ludzie, którzy już kilka lat pracują w tym zawodzie, jak cytologia, mammografia. No i mam bliżej wreczek, gdyby coś się stało, nie daj Boże, kobiecie, to do Bydgoszczy jest bliżej do Gdańska. Także takie mam plany. No zdrowie i jeszcze raz zdrowie. Nie będę mówił o czym innym, co nie będę robił, tylko w tym macie zdrowia. Zrobię wszystko, żeby pomóc diabetykom i ludziom, no zwłaszcza kobietom, które się obecnie bardzo dużo się rozsypuje, przepraszam za sformułowanie brzydkie, 30-latki lecą. Ostatnio co prawie codziennie do Bydgoszczy jeżdżę, dowożę, zawożę, umożliwiam dotarcie do lekarza. Przez tyle lat, będąc samorządowcem, to jakoś tak się już rutynowo podchodzi do wszystkiego, ale mimo wszystko no, staram się o
uczestniczyć w tej polityce lokalnej, ale słuchając różnych sprawozdań i informacji, oglądając, czytając to, co się dzieje w kraju, no zawsze jakieś nowe sprawy się nasuwają. W tym roku jestem bardzo mocno zajęty, nie tylko w Radzie, ale jest obchodzony w tym roku i organizowany przez Świecie 30 dożynki pszczelarskie w Świeciu. W związku z tym, że Świecie zdecydowało się organizować to, no padł na mnie zaszczyt i jestem przewodniczącym komitetu organizacyjnego. W związku z tym czeka mnie wiele obowiązków w tym roku, no ale oprócz tego staram się, aby w tej Radzie było zawsze coś nowego, żeby się coś działo, żeby inwestycje, które są zaplanowane w budżecie i w planie wieloletnim, były realizowane, żeby to było z jak najmniejszym kłopotem dla mieszkańców, no i żeby mieszkańcy w jakiś sposób byli zadowoleni. Oczywiście nie wszyscy zawsze będą zadowoleni, ale w większości przynajmniej z tego, co robimy w mieście.